Leciałam, właśnie jesteśmy na pojeździe do pasa 2-2 w Londynie Stansted. Dzisiaj jako N7380 w liniach Ryanair. Jesteśmy już z lotniska, ale nie wiem, czy to tutaj nie jest to lotnisko. Aż jesteśmy blisko bardzo. Na chwilę idzie przejmować tego całego JLS-a. A nie, to jeszcze nie jest lotnisko. Lotniska jeszcze nie widać. Aż jesteśmy blisko, także światła są, wszystko jest, JLS jest ustawiony. Moje klapy jedynki najpierw, może już można dać. Myślę. O, sloty idą. Tam jeden. Wstawmy już sobie approach. I tak, właśnie, speed breaki. Czekam. Już nad klapy piątki może. Tam jest już pas. Już zaraz Kwajsa będzie przyjęty. W razie 25 węzłów, ale ma być 10. Czekamy, podłożę już na off. Fajne. Dziupa stara zadarty. Już klapie piątki, klapie dziesiątki. Dzisiejsza prędkość do lądowania to jest... Wirew to jest 147, a do podejścia będzie 152, czyli plus 5. 152 węzły dzisiaj prędkość podejścia. Dobrze. ILS full established. Zatem 15 gildą. Ustawiam prędkość 152. Sprawdzę jeszcze. Już 30, a nie 30, to nie ma 25. Zapomniałam, że to jest 77, że także szłaby tam 30. Ogólnie właśnie niedawno ukazał się film na internecie. Ukazywano się właśnie w Ryanairze zamiast normalnego statusu do odladzania samolotu, odladzali je wiadrem z wodą z lotniska normalnie, także ciekawe sprawdziła, a tymczasem wracam do pilota i przepustnicy. Dobrze, i tu i Minecraft. Wiatr 16 węzłów.
tak jak przystało na Londyn. Prędkość dobrze. Troszeczkę glide slow, trzeba nadgonić. Minus 121. Reverses. Właśnie nam się uda się prawie. Dobrze. Pięknie. Manual breaking. Także witamy w Londynie Stansted. Siedem stopni temperatura. Pogoda pochmurnie, też na szczęście nie pada. Tak jak to w Warszawie ma być śnieg padać w nocy. To dość ostre. Doleciliśmy. Lądowanie na całkiem ładnie wyszło. Także się zamierzę na jej standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Także tak. Do widzenia, cześć!